Witam wszystkich serdecznie, z tej strony i z kanałem StarCraft. Zapraszam was na mały tutorial. Tak mam nadzieję, że to będzie dosyć szybko powiedziane i zrozumiecie mnie, o co chodzi. Chcę pokazać wam, co trzeba zrobić, aby streamować. Dużo osób się do mnie odzywa z taką prośbą, czy mógłbyś ustawić mi XSplit'a, czy mógłbyś powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby streamować. Jest jakiś problem, bo tutaj coś mi się nie, tutaj coś przeskakuje. Czy najlepiej mógłbyś przyjechać do mnie, do domu? Była taka raz prośba w Warszawie, czy mógłbym przyjechać do domu i ustawić mu X splita i zobaczyć przy okazji, co trzeba w komputerze Ować. Powiedziałem, że żaden z problemów jest, nawet kawę zaparzę. Z kawą żartuję, ale naprawdę był kiedyś, była kiedyś taka prośba. Tak więc postanowiłem nagrać ten filmik, żeby pokazać Wam jaki ja streamuję filmy, co ja robię, żeby streamować. I mam nadzieję, że Wam się to spodoba i będziecie dalej sami coś robić, że będziecie streamować różne gry. Nawet własne turnieje jakieś klanowe, nawet własne gry, własnego ladera, to wszystko zależy od Was. Osobiście uważam, że im więcej osób streamuje, nawet jeżeli te streamy nie będą zbyt dobrej jakości merytorycznej ani też technicznej, tym lepiej, bo będzie większe zainteresowanie tym wszystkim. Tak więc zaczynamy. Co potrzebujecie do streama? Potrzebujecie przede wszystkim komputer, to jest raz. Dwa, ewidentnie potrzebujecie internet, to jest ewidentnie, żeby z internetu może być lekka lipa. Potrzebujecie dosyć dobry internet. Jeżeli chodzi o wasz internet, internet nie chodzi o prędkość ściągania. Download nie jest ważny, chodzi o prędkość wysyłania. Jeżeli macie mniejsze niż pół megabita, darujcie sobie ściąganie. To nie, nie, streamowanie nie chce być teraz wredne, i nic, ale to będzie naprawdę słaba jakość, będziecie się męczyć, może być lag i no rozdzielczość nie będzie zbyt duża. Od pół megabita wydaje mi się, że to jest optymalna prędkość optymalna to jest minimalna żeby streamować. Ja mam 1 megabit uploadu, jeżeli chodzi o download mam 10 megabitów, więc ale to nie jest ważne. Zamieniłbym to z chęcią, żeby było 10 do wysyłania. Tak więc to jeżeli chodzi o sprzęt, jeżeli chodzi o komputer, możecie spróbować na czteroletnim sprzęcie streamować. Ja na takowym streamowałem. Jakość była marna. Ale dało się widziałem gorsze streamy oficjalne jakieś. Dało się jednak bardzo jest ważne abyście mieli dobry procesor. Procesor jest w tym momencie według mnie najważniejszy i od razu też powiem że jest masa for na których możecie sprawdzić jak streamować. Dokładniej poczytać wszystko po angielsku, po polsku za dużo tego nie ma. Ale jeżeli nie uważacie że ja gadam jakieś głupoty to sprawdźcie to na tym na forach szukajcie. Ja po prostu pokażę jak ja to robię samemu. Tak więc, co, co potrzebujecie? Potrzebujecie przede wszystkim strony do streamowania. Jedną z takich stron jest Regame TV. Aktualnie według mnie najlepsza strona Chat nie do końca mi się podoba, bo jest to wersja IRC, a ja za IRCem nie przepadam, ale można banować śmiało, bez większych problemów, nie trzeba głupich koment wpisywać. Następna strona, czy jeszcze co do Regame, uważam, że najlepszą ma jakość i najmniejszy lag. Tak jest moje odczucie. Następna strona to Justin TV Yy, bardzo popularna, Day9 na niej streamuje też, na zachodzie gracze na niej streamują i sprawa jest taka, że jednak w Polsce dużo osób doświadcza laga. Jedną rzecz, którą bardzo lubię w Justin TV to jest czat, który bardzo łatwo pozwala banować graczy. Jest przyjemny, bardzo lubię ten, nie graczy, a troli. Jest bardzo fajny i go lubię, Justin TV czat. Co do Justina, jakoś jest dosyć dobra, ale dużo osób ma niestety laga na nim. Kolejna rzecz to Own TV. I chyba największa aktualnie strona, tak mi się wydaje. Jakość jest słaba, według mnie, ale lagów na niej raczej nie doświadczycie. Raczej jest pod tym względem dobra. Jakość słaba, przynajmniej nam, według mnie, na to jak ja streamuję, ale. Brak lagów. No, i zaraz pokażę Wam, no nie pokażę Wam jak się zakłada konta, bo myślę, że jeżeli chcecie streamować, to jesteście na tyle ogarnięci, że będziecie w stanie założyć swoje własne konta na tym wszystkim. Następna rzecz, jest, która jest Wam potrzebna, to jest oprogramowanie. Możecie robić to przez Procastera z live streamu. Ja osobiście nie lubię tego programu, bo jest bariera, że jest bardzo słaba jakość, chyba że się kupi cały program za 100 dolarów, więc używamy. XSplit Broadcaster darmowa wersja aktualnie to jest, bo jest to jeszcze wersja beta, więc jakieś tam cyrki odchodzą. O czym doskonale wiem, kiedy próbowałem sam streamować mecz Poltimo oni akurat zrobili upgrade'a, była istna katastrofa. Tak więc ściągacie XSplit Broadcastera i robicie parę rzeczy. Przede wszystkim wybieracie kanał, dodajecie jakiś kanał, który tutaj macie, który, gdzie założyliście ad. Jak widać, są te podstawowe. Jest Justin, jest OnTV, jest coś takiego jak Custom RTMP To jest do ReGame'a, czyli starego SC Streams'a Tam będzie napisane na, na ReGame'ie Czy nawet nowy, nowy chyba XSplit Broadcaster, nowsza wersja ma wprowadzić, że już będzie automatycznie dostosowane Wpisujecie tutaj nazwę, to wszystko będzie na Waszym koncie, to jest bardzo ładnie wytłumaczone, nie będę teraz się w to Zagłębiał, pokaże na jakimś innym, na przykład na no, ad. Justin TV, gdzie jest Justin? To wszystko się dodaje mniej więcej tak samo. Ad Justin TV tutaj wpisujecie swoje dane i to nie jest ważne. Następna rzecz to jest dosyć ważne: video encoding. A więc o co w tym chodzi? Bitrate, Bitrate nie powinien być nigdy większy niż według mnie 85% prędkości Waszego łącza, opladu. Ja mam około 1115-120, ale nawet jak streamuję, to streamuję około 850, ustawiam jakość, ustawiam tutaj na siódemkę albo ósemkę, to na sc-streams robię. Bufor, bardzo ważna rzecz, nie może on według moich doświadczeń przekraczać 300 200, 250, 300 max Ogólnie 1 czwartą mniej więcej tego co jest bitrate to powinien być buffer. 1 czwarta tego, tylko pamiętajcie jak tutaj coś zmienicie To on automatycznie podskakuje sam, pamiętajcie żeby to zmienić żeby nie było ząka jakiegoś bo będą straszne, straszne lagi tak więc moje ustawienia są mniej więcej takie przy 1 megabicie na sekundę jeżeli chodzi o wysyłanie I mam jakość dosyć, dosyć dobrą, tu na razie nie można nic zrobić Dźwięk, no to jest też bardzo ważne, ja ustawiam sobie wszystko w ten sposób i tak mniej więcej streamuję To są moje ustawienia XSplit'a, tak to wszystko wygląda Następna rzecz to rozdziel. No tutaj... Ok, ok, ok. No i Xplit mi się rozkrzaczył. Xplit lubi to robić i to dosyć często. Już go uruchamiam. Przy okazji jak włączacie XSplita to się wyłączy od razu Aero, jeżeli macie Windows 7. No i mamy z powrotem xplicika ładnie, pięknie tamtej wrócił. Lecimy z tym więc dalej. Następna rzecz rozdzielczość jaka już będzie na miejscu. Gdzie to ustawić? W Settings Resolution i wybieramy tutaj te, które chcemy, żeby nam się wyświetlały na liście. Tego jest cała masa. Nie bierzcie tego największego, bo mam dziwne wrażenie, że nie dacie rady streamować w czymś takim. Wybieracie którą chcecie i potem macie wy zaznaczone, ulubione. Ja streamuję 1280x720. Jeżeli macie słabszy sprzęt, słabszy NET, zmniejszajcie to po kolei, ale starajcie się, żeby była rozdzielczość 16x19: to nie będziecie mieli po bokach pasków. Ja streamuję na tym, na tych większych nie jestem w stanie, po prostu też ludzie nie są w stanie tego ściągać na polskich łączach do końca I moje łącze też wariuje Tak więc ja, ja streamuję tak, macie słabszy komputer Słabszy internet, zmniejszajcie po kolei, aż zobaczycie gdzie będzie najlepiej Następna rzecz, klatki, 25 klatek na sekundę Wystarczy w 100%, nie macie co stawiać 60 Transition to akurat jest tak, że tutaj przychodzi między scenami A Scale Point to jest Taki rozmiar będzie niby streamu wysyłacie. Ja to zawsze podczas streamowania ustawiam sobie jakoś taki mniejszy żeby tylko widzieć co się dzieje. No i teraz kolejna ważna rzecz wybór co będziemy streamować. Mam tutaj różne rzeczy przede wszystkim dodajemy mamy media file no to może wtedy ładnie pięknie dodać jakoś coś tutaj co byśmy chcieli Dajemy na to logo Starcrafta i możemy też tylko żeby ustawiać wszystko to lepiej jest żeby było większe. I mamy możliwość po prostu tej manipulacji większe, mniejsze, jak chcemy. To są obrazki, które dodajemy. Następną rzecz to dodajemy: Screen Region, czyli co ma być streamowane. Macie dobry sprzęt, naprawdę dobry. Ja mam aktualnie dosyć procesor potężny, więc mogę streamować StarCrafta na full screenie. Oczywiście, Windows, full screen, w ogóle bym go uruchomił z tego Starcraftcika jest. To wam pokażę. I ja mogę w taki oto sposób streamować, zaraz wam to pokażę jak to wygląda. Yy. Hmm. Niech musi się wczytać. Nie, nie pokażę wam, bo zobaczycie moje imię i nazwisko. Ja się tak nie bawię, więc na chwilę nie imię i nazwisko, o to już wiecie, zobaczylibyście mój prywatny mail, który jeszcze tam istnieje. Nie wszyscy go znają, prawie nikt go nie zna. A wolałbym go nie podawać, nie lubię spamu, a dostaję masę spamu. Tak więc już udało mi się uruchomić i pokazuję Wam. Widzicie w tym momencie jak to wygląda, jest to tylko w małym okienku otwarte. Nie możecie streamować jak weźmiecie na full screen. Całkowicie nie, windowed full screen. Tak, jasne, żaden problem. Lecimy i widzicie teraz tylko to. I dzięki temu można ładnie, pięknie streamujecie właśnie coś takiego. To jest zmieniane na rozdzielczość, którą Wy chcecie. Jeżeli macie słabszy sprzęt, nie streamujcie tak. Albo zmieńcie rozdzielczość na 1600 na 900. Ja czasami tak streamuję, jak są jakieś ważniejsze mecze, żeby mieć pewność, że nic nie będzie się przycinało. Ustawienia, jak widzieliście, miałem tutaj na medium. Mogę spokojnie wszystko ustawić prawie na ultra, po prostu sprzęt mi się grzeje, nie widzę sensu, bo też w jakości tak bardzo tego nie widać. Więc jak coś streamuje na high, wystarczające to jest, ale macie słabszy sprzęt, ustawcie tutaj wszystko na nisko, nawet na low, w szczególności ustawcie to, co wymaga procesora na najniższe ustawienia, bo procesor będzie Wam zjadany. Jeżeli macie jeszcze naprawdę słaby sprzęt, streamujcie w oknie, tak jak jest teraz. Pamiętajcie też, aby wszelkiego rodzaju programy były wyłączone, żeby tu się nic, nic po prostu musi być zero, czysty, jak na słabym sprzęcie. Możecie też zaznaczyć sam ten Same te okno, to nie jest problem wielki, zaznaczacie takowe okno Jest to problem streamowanie w oknie, ale no można Tak też robić, ja tak robiłem kiedyś na starym sprzęcie i to się tutaj ładnie, pięknie wyświetla Jak widzicie nie jest to roz 16 na 9 Można ustawić te okno tak, że będzie odpowiednie, że nie będzie tych pasków po bokach, nie jest to większy problem No i już tutaj rozciągnąłem to jak się da Oczywiście, można to ustawić niżej, żeby te wszystkie obrazki się wyświetlały, tak jak teraz. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak zrobić, żeby było tak prześwitujące, to musi być odpowiedni, po prostu tutaj plik, ale ja już się tego pozbędę. No i możecie też tak streamować. Oczywiście, pamiętajcie też, żeby nic z tyłu nie było, bo będzie tak dziwnie ekran pocięty, żeby żadnych tutaj okienek nie było otwieranych. No teraz ja to zepsułem. Ja, jak streamuję, streamuję zmniejszam sobie rozdzielczość monitora na 1600 na 900 i wtedy po prostu streamuję. Na takiej zasadzie, wydaje mi się, że powiedziałem, a nie powiedziałem jednej bardzo ważnej rzeczy, patrzcie Naciskamy prawym Naciskamy prawym Czemu prawym nie chce mi się nacisnąć To zamknijmy może StarCrafta Bo który lubi się krzaczyć, jest darmowy, ale to jest wersja beta, naciskamy prawym I ma... I mamy coś takiego Tu musi być wszystko odznaczone Obowiązkowo to musi być odznaczone bez tego lipa totalna będzie wam się ciało, będzie lagowało. Jeszcze w ustawieniach ustawcie, aby XSplit był layered window, tak zwany. No on się rozkrzaczy, on lubi się krzaczyć. General chyba tak, general, general. Tak, make XSplit a layered window, to wtedy nie będziecie mieli efektu lustra, że jak najedziecie to na streama, nie będzie wam się pojawił. Zaraz wam to, zaraz wam to zademonstruję. Eee, hops. Play, OK, no i widzicie, jest teraz efekt okienka lustra, znaczy jedno w drugie, a tak pamiętajcie, odznaczone i będzie ładnie, pięknie, tak, tak poprosimy, niech nam to zniknie. I znikło. No i właśnie. I tak to wszystko wygląda. Nie pokazałem, jak się robi to na procasterze. Pokazałem, jak ja to robię. Rozdzielczość wyjściowa, wyjściowa. Pamiętajcie też z tym, no bardzo ważna rzecz. To trzeba zamknąć. Bardzo ważna rzecz to jest bufor oraz bitrate. Nie może on być za wysoki. Ani jedno, ani drugie. Gdzie ja wchodzę, nie tam gdzie trzeba. Mniej więcej wygląda tak, że bitrate buffer powinien być jedną czwartą bitrate'u. Tak to wygląda. A bitrate nie powinien być większy niż 80%. Przynajmniej według mnie 80% waszego łącza. No, chyba że macie 10 megabitów uploadu, no to wtedy może być nawet i więcej. Po prostu musi być coś miejsca na StarCrafta. Dobra, wydaje mi się, że to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się to podobało, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Kiedyś nagram jeszcze filmiki, jak nagrywać filmy na YouTube, bo strasznie mało nas jest tak naprawdę to już z takich osób, co dłużej nagrywało, nagrywają, to zostałem już tylko ja i Morglum, To jest smutne, Z na razie nie nagrywa, jak ktoś tam jeszcze inny, co od 1000 widzów też już nie nagrywa. I byłoby fajnie, jakby więcej osób nagrywało, bo nie wszystkim ja się podobam. Zdaję sobie z tego sprawę, że niektórzy nie, nie lubią mojego zaciągania, mojego mylenia jednostek i tak dalej. A chcę pomóc, żeby więcej osób mogło nagrywać i streamować. A osoby, które, osobom, którym się nie podoba mój stream, no przekro mi bardzo. Dobra, to na razie, cześć, żegnam Was i do zobaczenia na moim kanale.